Szanowni Państwo, witam wszystkich w imieniu wykonawców dzisiejszego koncertu. Zanim nastąpi oficjalna jego część, chciałabym właśnie tutaj, w Sanoku, o niespełna kilka, 100 metrów od granicy w Medyce, wykonać krótką muzyczną dedykację skierowaną do społeczności ukraińskiej, która musiała uciekać przed złem, przed wojną, przed śmiercią, zostawiając swoją ojczyznę oraz wszystkich bliskich, którzy teraz na niej walczą. Będzie to krótki fragment ukraińskiej piosenki, którą zawarł Antonin Dworzek w swoim kwintecie fortepianowym. Państwu. Witam bardzo serdecznie na 5. koncercie w ramach 3. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku, dziś i jutro odbywającego się w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w pięknej świątyni, w której będziemy mogli zasłuchać się brzmienie nie tylko muzyki organowej, ale dziś w połączeniu z pięknie brzmiącą wiolonczelą, a jutro ze znakomicie brzmiącym saksofonem. Chciałbym przypomnieć, że nasz festiwal odbywa się przy współpracy z wieloma instytucjami, dzięki którym możemy tutaj się spotykać. A chciałbym szczególnie podziękować partnerom, instytucjom wspierającym, a także współorganizatorom i sponsorom, a także patronom medialnym. Fundacji PZU, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu, Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina, a także Wojewódzkiemu Domu Kultury w Rzeszowie, Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Sanoku, a także firmie, dzięki której Państwo przed ekranami urządzeń mobilnych mogą łączyć się z nami w sposób sieciowy, firmie Ars Sonora. Dziękuję sponsorom, firmom Paspol, Royal Palace, SPGK, Herb, Transprzęt, Consilium, EAE Electronic, Forga, a także panu Mirosławowi Pelczarowi. Dziękuję w końcu patronom medialnym. Dziękuję Radiu Fara, Radiu Via, Telewizji Polskiej Kultura, Telewizji Polskiej Oddział III w Rzeszowie, a także portalom regionalnym Podkarpacie 24, eSanok, iSanok, Tygodnikowi Niedziela oraz Telewizji Obiektyw, a także Polskiemu Centrum Informacji Muzycznej Polmik.
Proszę o zabranie głosu dyrektora artystycznego, profesora Piotra Rojka. Drodzy Państwo, miło mi Państwa powitać w świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie dwa ostatnie koncerty będą miały miejsce. Witam Państwa, którzy przybyli na koncert oraz wszystkich zgromadzonych dzięki łączom internetowym i firmie Ars Sonora. Proszę Państwa, jestem głęboko wdzięczny patronom honorowym naszego festiwalu w osobach i instytucjach. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan profesor Piotr Gliński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan dr Piotr Uruski, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, urząd miasta Sanoka, starostwo powiatowe w Sanoku oraz pani Monika Brewczak, radna Sejmiku Podkarpackiego. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam obecnego wśród nas pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana doktora Piotra Uruskiego, którego w tym miejscu chciałbym poprosić o zabranie głosu. Szanowny panie profesorze, drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogłem się znaleźć w gronie osób, które objęły honorowym patronatem ten wspaniały festiwal, ponieważ uważamy, że jest to miejsce, Sanok, takie miejsce, które może stać się międzynarodowym, wspaniałym centrum muzyki organowej. W to właśnie wierzymy, dlatego też honorowy patronat ministra kultury, profesora Glińskiego, marszałka województwa, czy pani wojewody, i staramy się o to, aby ten festiwal rozwijał się w gronie Polski, ale też i w gronie międzynarodowym. Przed chwilą wręczaliśmy nagrody wspaniałym przedstawicielom muzyki organowej. Muszę powiedzieć, że jestem pod wspaniałym wrażeniem atmosfery tego, że ci młodzi ludzie mają tak piękną, wspaniałą pasję związaną właśnie z muzyką, robią to z wielkim zainteresowaniem, przejęciem. Naprawdę warto ich wspierać, warto ich posłuchać. Myślę, że dzisiejszy koncert, który będziemy mieli okazję posłuchać, też da nam wiele pięknych, wspaniałych wrażeń i przeżyć. Bardzo serdecznie gratuluję organizatorom, w szczególności dyrektorowi festiwalu Łukaszowi Kotowi, jak również panu profesorowi Piotrowi Rojkowi, oby ten festiwal rozsławiał nasze królewskie, piękne, królewskie, wolne miasto Sanok. Dziękuję bardzo serdecznie i życzę miłych wrażeń. A proszę Państwa, królewskie miasto Sanok, wolne miasto, tą wolność manifestuje właśnie dzięki też takim przedsięwzięciom jak Międzynarodowy Festiwal Organowy, konkurs organowy. Muzyka to wolność. Drodzy Państwo, dzisiaj przed nami wspaniali artyści, wystąpią znakomite małżeństwo, małżeństwo profesorów, wybitnych ludzi, pani profesor Renata Marzec oraz pan profesor Radosław Marzec. Pani profesor Renata Marzec jest związana z Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest absolwentką tejże uczelni. Studia ukończyła w klasie wiolonczeli profesora Romana Sucheckiego. Pracę zawodową związała ze swoją macierzystą akademią, w której prowadzi klasę wiolonczeli, jak i zespoły kameralne. Jej studenci z dużymi sukcesami brali udział w międzynarodowych konkursach instrumentalnych. Aktywność koncertowa pani profesor Renaty Marzec obejmuje międzynarodowe festiwale muzyczne organizowane na terenie Polski oraz Europy. Na to składają się zarówno recitale solowe, jak i koncerty kameralne we współpracy ze znakomitymi instrumentalistami, takimi jak Dymitrem Sitkowieckim, Jadwigą Kaliszewską, Pawłem Radzińskim, Lechem Bałabanem, Marcinem Sikorskim, Bolesławem Siarkiewiczem, Piotrem Reichertem i oczywiście Radosławem Marcem. Drodzy Państwo, pan profesor Radosław Marzec pochodzi z Białegostoku, studiował w Akademii Muzycznej
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów pana profesora Piotra Grajtera, znakomitego organisty i wychowawcy wielu pokoleń. Pan profesor Marzec uzyskał jako zwieńczenie studiów dyplom z wyróżnieniem, a umiejętności swoje doskonalił m.in. w Konserwatorium Muzycznym w Strasburgu, we Francji w klasie organów profesora André Stuykera w ramach studiów podyplomowych zwieńczonych uzyskaniem specjalnego dyplomu. W latach 1995-96 był stypendystą ministra kultury i sztuki za wybitne osiągnięcia i sukcesy artystyczne. Brał udział czynny w kursach mistrzowskich prowadzonych przez najwybitniejszych organistów, takich m.in. jak Marek Arel, Guy Beauvais, Ferdinand Klinda czy Herbert Wolf. Pan profesor Radosław Marzec koncertuje w Polsce, w całej Europie, a dziś jest z nami. Drodzy Państwo, na dzisiejszy koncert składa się wiele fantastycznych pozycji z klasycznego repertuaru organowego, wiolonczelowego, wspólnego repertuaru i dodatkowo ciekawostką będzie to, że wiolonczela będzie brzmiała zarówno tutaj z prezbiterium, jak i z epory organowej już w towarzystwie organów. Za chwilę usłyszymy sonatę D-dur znakomitego niemieckiego barokowego kompozytora Georga Philippa Telemana. I sonata ta będzie przedzielona, tutaj jest taka innowacyjna koncepcja, ponieważ w środku pomiędzy częściami zabrzmi fantazja i fuga G-moll oznaczona w katalogu dzieł kompozytora Johanna Sebastiana Bacha pozycją 542. Fantazja i fuga G-moll jest przeznaczona na organy solo, zabrzmi w wykonaniu pana profesora Radosława Marca, a jest to utwór wyjątkowy. Dość powiedzieć, że okoliczności są również wyjątkowe, ponieważ jest to utwór napisany po śmierci żony Johanna Sebastiana Bacha, kiedy kompozytor targany różnymi emocjami właśnie skomponował ten utwór i jestem przekonany, że Państwo wszystkie emocje zdołają z tego utworu uchwycić. Następnie przeniesiemy się w klimat klasztoru San Lorenzo, gdzie usłyszymy z manuskryptu pewne części Tiento de Tornadas oparte o ósmy ton, dzieło wczesnobarokowe, zabrzmi w wykonaniu pana profesora Radosława Marca na organy solo. A następnie będzie czas, aby przenieść się w klimat muzyki francuskiej mistrza François Couperena, żyjącego w latach 1688-1733, wyśmienitego i organisty, kompozytora, ale i przede wszystkim klawesynisty, gdzie usłyszymy 5 fragmentów koncertowych wersji na wiolonczele i organy. Po dziele François Couperena przeniesiemy się, proszę Państwa, w klimat, który jeszcze nie towarzyszył nam podczas koncertów festiwalowych. Usłyszymy 3 kompozytorów żydowskich, Friedricha Gensheima, żyjącego w latach 1839-1916, Eloheinu na wiolonczele i organy, następnie Józefa Zulcera, żyjącego w latach 1850-1926, Sarabandes opusu 8, również w przeznaczeniu na wiolonczele i organy, a następnie ten tryptyk zamknie nam kompozycja Alberta Klebermana, żyjącego w latach 1863-1927, hebrajska melodia, opus 23 na wiolonczele i organy. Proszę Państwa, ten tryptyk to taki niezwykły ekumeniczny ukłon w stronę muzyki zupełnie z innego kręgu, muzyki niespotykanej w innych kręgach, muzyki synagogalnej, muzyki żydowskiej, muzyki, która brzmi w naszych murach rzadko, ale jest niezwykle liryczna, niezwykle
przejmująca, pochodzi z okresu, w którym synagoga przeżyła niezwykłą reformę, ponieważ skorzystała z zapisów starobiblijnych, gdzie przecież choćby w psalmie 150 wymieniamy szereg instrumentów, w tym instrument organowy, ale i harfę, i inne instrumenty, flety, nawet instrumenty perkusyjne, które mogą towarzyszyć właśnie różnym obrzędom na chwałę Bożą. Ale synagoga długo nie korzystała z tych możliwości, aż do wieku XIX, gdzie po reformie wprowadzono instrument organowy. I tak w większości synagog europejskich pojawiły się instrumenty organowe, często piękne, wielomanualowe, wielogłosowe organy, które towarzyszyły różnego rodzaju koncertom. I stąd właśnie obecność takich kompozytorów jak choćby Zulzer czy Louis Lewandowski i wielu, wielu innych, którzy właśnie pisali już nie tylko utwory chóralne, ale również z wykorzystaniem instrumentu organowego. A dzisiaj będziemy świadkami kompozycji wiolonczelowo-organowych. Proszę Państwa, koncert zwieńczy dzieło Johanna Sebastiana Bacha, naszego słynnego lipskiego kantora, kompozytora wszechczasów, kompozytora barokowego. Wielkie preludium i fuga e-moll BWV 548 w wykonaniu pana profesora Radosława Marca. Dzieło, które jest określane często jako pierwsza symfonia bachowska. Dzieło potężne, monumentalne, dzieło niezwykłe, dzieło, które swoją potęgą poraża. Tak jak całość programu dzisiejszego koncertu z pewnością będzie nas swymi cudnymi dźwiękami w sposób fantastyczny porażać, czego Państwu bardzo, bardzo gorąco życzę.
Grali dla Państwa pani profesor Renata Marzec, wiolonczela oraz pan profesor Radosław Marzec, organy. Czekamy na artystów tutaj przy prezbiterium. Droga z chóru jest też długa, ale artyści chyba już są wśród nas. Duże brawa, bardzo serdecznie dziękujemy za przepiękny koncert. Pani profesor Renata Marzec i pan profesor Radosław Marzec byli gośćmi naszego dzisiejszego koncertu, festiwalu. Proszę Państwa, a dzisiaj również zakończyliśmy przesłuchania konkursowe. Przyjechało do Sanoka 19 osób, 19 wspaniałych młodych organistów z różnych stron naszego kraju i pod okiem jury w składzie pani profesor Elżbieta Karolak z Akademii Muzycznej z Poznania. Obecny wśród nas pan profesor Radosław Marzec, który jest wykonawcą dzisiejszego koncertu z Bydgoszczy oraz moja skromna osoba. W takim składzie jury obradowało i dokonało ocen. Proszę Państwa, nasi młodzi, wspaniali organiści byli podzieleni na dwie grupy wiekowe. Grupa młodsza i grupa starsza. W grupie młodszej zostały przydzielone następujące nagrody. Pierwsze miejsce otrzymał Bartosz Wódczak z Konina, gdzie uczy się u pani Hanny Buczkowskiej Bartczak. Jest Bartek z nami, duże brawa. Pani profesor chyba też jest z nami. Zdaje się, że jest pani profesor, to też duże brawa. Drugie miejsce w grupie młodszej otrzymały dwie osoby. Pan Krzysztof Rzeszutek z Mielca, gdzie uczy się u pani Agnieszki Kramarz. Nie ma Państwa wśród nas, musieli już wracać. I drugie miejsce, Gabriel Wojaczek ze Szkoły Muzycznej w Rybniku, gdzie kształci się pod okiem pana doktora Stanisława Pielczyka. Wiem, że również musieli już wyjechać, ale duże brawa. Trzecie miejsce w grupie młodszej otrzymały dwie osoby, obydwie z Poznania, z klasy organów pani profesor Elżbiety Karolak, a są to Witold Piotrowski, Adrian Sanigurski. Niestety też musieli już wyjechać, ale gratulujemy i duże brawa. Przyznano również w grupie młodszej wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymała Paulina Zimoń z Rybnika, gdzie uczy się u pani Elżbiety Włosek-Żurawieckiej oraz Eryk Kulawski ze Szkoły Muzycznej w Rzeszowie, gdzie uczy się pod okiem pana Grzegorza Łobaza. Duże gratulacje. Proszę Państwa, w grupie starszej przyznano następujące nagrody. Michał Staniek ze Szkoły Muzycznej w Rybniku, nauczyciel dr Stanisław Pielczyk.
oraz druga nagroda Przemysław Kojs ze Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, gdzie uczy się pod moim skromnym okiem. W grupie starszej przyznano również jedną, drugą nagrodę, którą otrzymała Bogumiła Kutacha ze Szkoły Muzycznej w Rzeszowie, gdzie uczy się pod okiem pana doktora habilitowanego Tomasza Zająca. Duże brawa. Trzeciej nagrody nie przyznano, natomiast wyróżniono jeszcze dwie osoby. Wyróżnienie otrzymał Maciej Gortat ze Szkoły Muzycznej w Krakowie, gdzie uczy się pod okiem pana doktora Łukasza Matei, oraz Alisa Birula, gdzie z Warszawy, gdzie uczy się... O, jest Alisa. Brawo. Gdzie uczy się pod okiem pani Emilii Dziubińskiej. Dla wszystkich nagrodzonych oraz ich pedagogów, proszę państwa, duże brawa, wielkie gratulacje. Szanowni państwo, chciałbym w tym miejscu zaprosić państwa na ostatni z koncertów III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, który odbędzie się jutro w tej świątyni o godzinie 19:00, a usłyszymy znakomity duet pana profesora Piotra Rojka za kontuarem organowym i pana profesora Ryszarda Żołędziewskiego, który zaprezentuje się na saksofonie. Usłyszymy utwory organowe, kameralne, a także improwizacje. Serdecznie, gorąco zapraszam na jutrzejszy koncert finałowy, a w tym momencie dziękuję państwu za dzisiejszy udział i życzę dobrego wieczoru.